Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam Was wszystkich, niezależnie jaki znak zodiaku reprezentujecie tym razem, bo nie będzie to czytanie dla znaków zodiaku. Tak jak w tytule, przeszłość wraca, czy przyjmować wracacza? Kochani, ja wiem, że znajdziecie wiele, wiele takich różnych filmów, nagrań, porad dotyczących przeszłości, powracających osób z przeszłości, którzy chcą, kontaktują się, nawiązują kontakt po jakimś czasie z nami i chcą znowu tego, co było wtedy. Lub wy też możecie chcieć tego, co było wtedy. I wiecie, i to są porady różnego typu, poprzez takie profesjonalne, od psychologów, od psychoterapeutów, od po prostu osób, które mają swoje blogi i zajmują się tego typu poradami, między innymi. I zapewne słyszeliście to już nie raz. Nie wiem, czy ode mnie usłyszycie to samo, czy nie. No ja specjalnie nie słyszałam nigdzie konkretnie takich słów, jakie będę chciała Wam przekazać, ale do rzeczy. Przeszłość wraca, czy przyjmować wracacza? Więc odpowiedź znacie, ale zanim odpowiedź, która jest jakby oczywista, padnie, bo można by powiedzieć nie i zakończyć nagrywanie filmu, ale to jakby nie o to chodzi, bo nie dla każdego to jest nie. I wiecie o tym, że tak jest. I tutaj zwłaszcza chciałabym zacząć od tego, nie będę dzielić tutaj osoby na singli, na związki, na relacje, na osoby, które, do których wraca ktoś z przeszłości lub odzywa się ktoś z przeszłości, chce wrócić, a na przykład macie wspólne dzieci, macie, nie wiem, wspólne sprawy, jesteście w trakcie sprawy rozwodowej. To jakby są Wasze odrębne decyzje i Wasze odrębne sytuacje i zawsze, cokolwiek by ktokolwiek Wam nie powiedział i czegokolwiek byście nie wysłuchali, decyzja jest Wasza. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy my jesteśmy w związku, czy byliśmy w związku, czy jesteśmy teraz z kimś innym, a czy jesteśmy singlem, ale przeszłość w jakiś sposób do nas dzwoni, puka, odzywa się na social mediach. I znowu, no z Tobą to było tak fajnie, słuchaj, było super, może byśmy, słuchaj, się cokolwiek, nawet nie od ten sposób, ale zagaja Was w różny sposób. Co słychać? Nagle sobie o Was przypomina. No właśnie. I co? I słuchajcie, i co robią wszyscy, kiedy odzywa się do nich osoba z przeszłości, z którą ich wiążą miłe wspomnienia? Bo wiecie, wspomnienia są zawsze jakie. Pamiętamy miłe i niemiłe. Miłe pamiętamy bardziej, ale te niemiłe też pamiętamy, jeśli nas mocno dotknęły. Więc jeżeli ktoś odzywa się do nas, z kim mamy te miłe wspomnienia, to co wtedy? No, cieszycie się, że się odzywa. A jednocześnie, nawet jak się nie cieszycie, to się zastanawiacie, dlaczego się odzywa. I co robicie wtedy? No właśnie. Powiem Wam, że 98% osób popełnia błąd, o którym właściwie chyba nikt jeszcze nie powiedział. Bo wtedy, jak do Was ktoś się odzywa i się przywitacie, czy tam wymienicie kilka słów, kilka wiadomości, kilka, w zależności czy spotykacie się face to face, twarzą w twarz, czy do siebie, czy ktoś się odezwie, czy zadzwoni, czy napisze, to co wtedy się dzieje? No wiele osób popełnia ten podstawowy błąd, że pyta, a co się stało, że sobie tak nagle o mnie przypomniałeś? O, a co się stało, że o mnie pamiętasz? O, pamiętasz o mnie, co się stało, że w ogóle się odzywasz? Co się stało, że ci się o mnie przypomniało? Wiecie, jaki to jest podstawowy błąd? Dlaczego? Bo zaprzepaściliście właśnie tym pytaniem szansę, aby dowiedzieć się prawdy, ale nie tylko prawdy. Zaprzepaszczacie tym pytaniem i dalszą kontynuacją rozmowy w tym kierunku, bo znowu będziecie powtarzać to samo z tą osobą, jeśli zgodzicie się z nią spotkać czy być. Zaprzepaszczacie szansę na to, aby ta osoba potraktowała Was poważnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zapytamy w ten sposób, to zostaniemy znowu najprawdopodobniej potraktowani niepoważnie w przyszłości. Przeszłość się powtórzy. Powtórzy się to samo. Dlaczego? No bo my pytamy osobę, bo większość zadaje pytanie, dlaczego sobie nagle o mnie przypomniałeś? No przypomniałeś sobie, a co odpowiada ta osoba? No odpowie zwykle Wam, no co Wam odpowie? Że to nie kwestia pamiętania, tak? Że nie to, że sobie przypomniałem, to kwestia, że o Tobie zawsze pamiętam, tak? Albo odpowie Wam, że słuchaj, ja po prostu zawsze pamiętam lub pamiętam od czasu do czasu lub myślę sobie o Tobie i tak postanowiłem sobie napisać i się odezwać. Chwila, moment.
Jakiekolwiek pytanie zadane, skąd, jak, w jaki sposób i dlaczego nagle sobie o Was ktoś przypomniał, jest już pytaniem, brzydko mówiąc, strzałem w kolano. Dlatego, że ta osoba powie Wam cokolwiek i Wy tak naprawdę nie przywiążecie do tego uwagi i ta osoba dalej jest w sytuacji komfortowej, słuchajcie, no bo właściwie to może dalej robić to zawsze, czyli co? Czyli próbować z Wami się spotkać, rozmawiać, znowu coś, słuchajcie, kreować, robić. Nie. Nie w ten sposób. Jeżeli chcemy coś z osobą z przeszłości zrobić, powtórzyć, spotkać się, to zróbmy to inaczej, chociaż raz. Bo wtedy macie szansę dowiedzieć się, czy przyjmować wracacza. Więc nie pytajcie, nie wiem, jak chcecie, cofnijcie ten film, zapiszcie sobie to. Jak się do Was odzywa osoba z przeszłości, na której Wam zależy, nie wiem, w której jesteście zakochani, byliście i no była w porządku, no nie była taka zła, wszystko Wam w niej odpowiadało, tak Wam się przynajmniej wydawało, ale z jakiegoś powodu nagle zniknęła albo rozstaliście się, nie wiem, wyprowadziła się, Wy się wyprowadziliście, jeżeli razem mieszkaliście, jeśli tylko się spotykaliście, no nagle coś się skończyło lub ta osoba poprosiła o przerwę lub, że nie wiem, musi sobie odpocząć, złapać oddech, cokolwiek, słuchajcie. Jak się osoba do Was odzywa, nie pytacie, skąd i dlaczego sobie o Was przypomniała. Zapytajcie tą osobę inaczej. Zapytajcie Waszego wracacza. W ten sposób. Jakkolwiek sobie to ubierzecie, ale żeby tą treść, ten sens, to pytanie, żeby to było pytanie sugerujące, że Wy wiecie, że Wy nie chcecie, wy wiecie, dlaczego ta osoba o Was pamiętała i pamięta i sobie przypomniała i nie to chcecie wiedzieć. Wy zapytajcie wracacza po prostu, gdzie spędziłeś ostatni, nie wiem, rok, w zależności ile się nie widzieliście, nie wiem, rok się nie odzywała, 2 lata się nie odzywała, 5 roku się nie odzywała, 4 miesiące się nie odzywała, to zapytajcie, a co robiłeś przez ostatnie pół roku, rok? Czym się zajmowałeś? Gdzie mieszkałeś przez ostatnie pół roku? Co robiłeś przez ostatnie pół roku? Zapytajcie, z kim żyłeś przez ostatnie pół roku? Po prostu zapytajcie wprost. Zadajcie pytanie nie czy z kimś byłeś, nie czy gdzieś z kimś byłeś, nie. Zapytajcie, co robiłeś przez ostatnie pół roku, czy tam 4 miesiące, czy rok i z kim? Z kim mieszkałeś? Nie wiem, z kim byłeś? Wiesz, z kim byłeś w relacji, z kim byłeś tak uczuciowo? I co się stało, że już nie jesteś? Słuchajcie, pierwsze pytanie i poczekajcie na odpowiedź. Z kim byłeś, co robiłeś przez ostatni ten czas? I zobaczycie, czy osoba będzie Wam odpowiadała wymijająco, czyli będzie zakłopotana, nie będzie chciała udzielić Wam odpowiedzi i Wam powiedzieć, gdzie była, z kim była przez ten czas. Nawet jeżeli w relacji, to ona... Pytanie, czy się będzie chciała przyznać, z kim mieszkała, gdzie była i co robiła. Jeżeli nie będzie chciała powiedzieć z kim ani gdzie, będzie odpowiadała w ogóle wymijająco, to dla Was już jest pierwsza czerwona flaga i pierwsza czerwona lampka. I podziękujecie wtedy, wiecie, wszechświatu, wszystkim swoim aniołom, stróżom, Waszym przewodnikom, opiekunom, osobie z góry, która się Wami opiekuje, podziękujecie im za to, że zadaliście takie pytanie, a nie inne. Ta osoba może Wam wymyślić odpowiedź, nieprawdziwą, ale może ta osoba też Wam powiedzieć prawdę, faktycznie, z kim była, co robiła przez pół roku. Więc jeżeli uznacie, że to może być prawda lub po prostu wiecie, że ta osoba, nie wiem, z innego źródła wiecie lub po prostu przez przypadek kiedyś gdzieś się dowiedzieliście, spotkaliście tą osobę i wiecie, że z kimś była, z kim była, gdzie mieszkała. Jeżeli Wam powie naprawdę z kim i będziecie się domyślać lub wiedzieć, że jest to prawda, to zapytajcie to, co takiego się stało, że nie jesteś z tą osobą lub co się takiego stało, że się do mnie dzisiaj odezwałeś. Naprawdę, nie cieszcie się tym i nie zachłyśnijcie się tym, że się do Was odezwał ktoś, na kogo Wy kontakt czekaliście lub ktoś, kto z jakichś powodu z Wami nie jest. A wiecie dlaczego? Zadajcie drugie pytanie i poczekajcie na odpowiedź.
Dalej słuchajcie, czy ta osoba zadaje wam, odpowiada wam prawdę. Dlaczego? Dlatego już, że sam fakt, że wy zadaliście osobie pytanie inne niż, niż 98%, które pyta, a skąd sobie o mnie przypomniałeś tak nagle i tak dalej. Nie, wasze dwa, pierwsze i drugie zadane pytania powodują, że ta osoba albo leci po bandzie i będzie was kłamać, co znaczy, że nadal traktuje was niepoważnie i jej odezwanie się do was nadal nie jest poważne. Nie chce od was nic poważnego, stabilnego, długotrwałego. Odzywa się do was wtedy po prostu, jest to dla was informacja, że traktuje was znowu jako opcję. A zaraz wam powiem, jak z tego wybrnąć. Jeżeli dalej słyszycie, że osoba odpowiada wam prawdę, prawdopodobną, nie wiem, powiedziała, że jest z osobą XY lub jest i mieszka z tą osobą XY i coś z tą osobą jest nie tak lub nie pasuje. Słuchajcie, to już wszystko zależy od sytuacji, co ta osoba wam powie. Wy też musicie po prostu w jakiś sposób sobie to rozeznać. Być takim agentem samego siebie, bo jeżeli wy nie zadbacie o to, to nikt o to nie zadba, serio. Ta osoba już zaczyna tej osobie też, w tym momencie zapalać się też czerwona lampka, i ta osoba albo zacznie traktować was poważnie, jeżeli odezwała się do was w poważnym sensie i w poważnym celu, a nie znowu odezwała się, ponieważ no nie ma z kim się spotykać, nie ma, nie wiem, gdzie mieszkać, nie ma opcji, a wraca do was, bo wy byliście w miarę spoko opcją, tak? No ale właśnie. Jeżeli ktoś był z wami w związku lub jeżeli ktoś z wami mieszkał, i się wyprowadził, lub zakończyła się ta relacja, lub ktoś poprosił o przerwę w relacji. Słuchajcie, był jakiś powód. U każdego powód jest inny. Ale jeżeli ktoś chce zrobić sobie przerwę, chce się wycofać z relacji, chce skończyć związek, uwierzcie mi, w 99 czy 8% tam nie było miłości, tam nie było zaangażowania, tam nie było prawdy i to nie było obopólne. Bo z błahych powodów nikt od nikogo nie odchodzi. Odchodzi tylko wtedy, kiedy idzie tam, gdzie bardziej mu się zazieleniło. Jeżeli ktoś traktował nas wcześniej jako opcję i nie jest z nami dzisiaj, i nagle chce do nas wracać, to co zrobi? No będzie chciał nas znowu potraktować jako tą opcję. Bo już raz daliśmy się tak potraktować. My zadając człowiekowi, wracaczowi inne pytania, dowiadujemy się, kształtujemy w nim, że albo zaczyna nas traktować poważnie, albo nic z tego nie będzie. I ta osoba, jeżeli to rozumie, ja wiem, że może ktoś grać, że mu zależy, że rozumie, ale chwileczkę, momencik. A jeżeli już mamy taką sytuację, że ta osoba odpowiada wam prawdę, gdzie była, z kim mieszkała i co jej nie pasuje, no to dlaczego już nie mieszka, dlaczego jej nie pasuje? Bo wiecie, bo wiesz, ze mną też mieszkałeś, ze mną też mieszkałaś, tyle i tyle, chciałeś przerwy, wyprowadziłeś się, bo ci coś nie pasowało, bo co ci nie pasowało? Jeżeli ktoś traktuje kogoś poważnie, nie traktuje kogoś jako opcję, nie traktuje jako osobę tymczasową i nie szuka osoby docelowej, wielkiego wow, wielkiej miłości i w ogóle, to ta osoba nie zostawia bez powodu tej osoby. Jeżeli wy nigdy ze sobą nie zamieszkaliście, tylko się spotykaliście i znowu ta osoba chce wracać i się z wami spotykać, chwila, to wobec tego jak chcesz, ale to teraz na innych warunkach, to zamieszkajmy razem. Zobaczcie, kim ta osoba jest, jaka ta osoba jest na co dzień. Bo wiecie, wy możecie pozwalać wracać do swojego życia osobie, która spotyka się z wami dwa razy w tygodniu, kolejne dwa razy w tygodniu spotyka się z inną osobą, a jeszcze z inną mieszka. Rozumiecie? Czy wy chcecie tracić czas i życie na taką osobę, na takiego wracacza? Bo możecie przyjąć innego wracacza. Wracacza, który mówi, że faktycznie coś tam się stało, ale to jest naprawdę przypadek jeden na milion, że coś komuś się stało i z jakiegoś powodu się to skończyło i wraca do was. Ale nie chwila, no nie zapominajcie, że nadal to wymaga poważnej rozmowy dwóch osób, bo z jakiegoś powodu ode mnie odszedłeś. Więc jak wam ktoś zrobił to raz i potraktował was niepoważnie raz, to jak go przyjmiecie do swojego życia z powrotem, potraktuje was tak samo. Dlaczego? Bo nie wyznaczacie granic. Bo pozwalacie komuś przekraczać wasze granice,